Środowy Newsflash, czyli najszybsze wiadomości ze świata kryptowalut na polskim YouTubie. Witam się z Wami, Mike Satoshi. Zapraszam na odcinek. Jak zwykle przygotowałem Wam kilka wiadomości w telegraficznym skrócie. Pamiętajcie, że wszystko, co tu usłyszycie, to są wiadomości z internetu bądź moje własne zdanie. Ja nie udzielam żadnych porad inwestycyjnych. A teraz komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i zaczynamy 10-minutowy newsflash. Tylko stronę przygotuję. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o Google Trends, to historyczny rekord wyszukiwać, jeśli chodzi o frazę crypto is dead, czyli kryptowaluty umarły. Oczywiście jest to bezsprzecznym faktem autentycznym, tak powiedziałem celowo, żeby nie było, lingwiści, moi kochani. Także fakt autentyczny, krypto umarło. Pamiętajcie, krypto umarło już w 2017 roku, teraz lecimy do zera. Pamiętajcie, stara maksyma Hossy mówi o tym, że na hossie wszyscy kupowali na dołku. Większość kupiła Bitcoina w 2008 roku, jeszcze zanim Satoshi wypuścił sieć. W presale'u kupili tego Bitcoina, właściwie w rundzie seedowej. Ale z kolei jak jest bezca, to wszyscy kupili na górce po 69 tysięcy dolarów. Także zbliżamy się, jeżeli zajrzymy sobie na szybciutko na Fear and Greed Index, to można powiedzieć, że jesteśmy już chyba... Proszę, 11 już urosło, było 7, ja myślę, że może 5 to będzie dołek. Rozważam taką możliwość, że jeszcze może być jedna korekta. No i słuchajcie, Vueling wchodzi w partnerstwo z BitPay, aby akceptować płatności kryptowalutami. Oczywiście kryptowaluty nie mają żadnego zastosowania, nadają się tylko i wyłącznie do wyrzucenia, ale dzięki partnerstwu będzie można płacić za bilety lotnicze przy użyciu kryptowalut. To jest oczywiście linia lotnicza Vueling od międzynarodowego International Consolidated Airlines Group, czy jakaś tam grupa skonsolidowanych linii międzynarodowych, i dzięki partnerstwu z BitPay można będzie płacić za bilety lotnicze kryptowalutami. Tu była jakaś informacja o tym, jakie Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin i Shiba Inu i inne. To jest ciekawy temat. Przechodząc sobie dalej, górnicy sprzedają. Bitfarm sprzedało 3000 Bitcoinów, aby ze względu tutaj polepszyć swoją płynność podczas spadku cen kryptowalut, czyli kanadyjska firma sprzedała 3000 bitcoinów, aby polepszyć swoją płynność finansową. Zobaczcie, ostatnie metryki od blockchain.com wskazują, że mniej górników jest teraz dostępnych, a mniejsi górnicy walczą tutaj ze względu o to, aby utrzymać się na fali, ze względu na to, żeby na rosnące ceny energii. Pamiętajcie, że Bitcoin jest grą konkurencyjną. Jeśli chodzi o Bitcoina, zajrzymy sobie na dwie statystyki, a mianowicie trudność kopania Bitcoina i mempool. Mempool Bitcoina praktycznie pusty, 1 Satoshi za byte. Jeśli chodzi o trudność, dalej powyżej 206 exahashy mocy sieci. Co ciekawe, trudność spadnie nam o 1,27% już przy najbliższym tym, chciałem powiedzieć, halvingu, najbliższej zmianie trudności za około 9 godzin. Pamiętajcie, że to są szacunkowe wartości. A Hester Pierce Seku jest przeciwna krypto bailoutom. Oczywiście, zobaczcie, SBF nie dostał tego memo, czy jakiegoś okulnika. Pani komisarz powiedziała jasno, że nie wspiera bailoutów kogokolwiek w przemyśle krypto. Lepiej po prostu, żeby te rzeczy się rozstrzygnęły. Krótko mówiąc, żeby nikt nikogo nie wykupywał. Jeżeli prowadziłeś biznes do dupy, to powinieneś zamieszkać, pojechać do starej chałupy. Więc generalnie rzecz biorąc, pani bardzo pro kryptowalutowa mówiła, zwaliłeś rynek, powinnaś za to odpowiedzieć. O co chodzi? O tym, że giełda FTX, która mi tu bardzo mocno śmierdzi, sam Bankman-Fried Bankman, czyli człowiek banków, no chyba samo nazwisko mówi, nie? Więc oni przekazali do BlockFi, który bardzo źle zarządzał, 250 baniek. Słuchajcie, realny wolumen USDC przeskoczył Tethera, a całkowita ilość osiągnęła 55,9 miliarda dolarów, więc warto by było zajrzeć sobie na USDC i Tethera. Proszę bardzo, co ciekawe, zobaczcie, USD Coin jest prawie przy Tetherze, za chwilę może być flipping. Tu mamy ten realny wolumen 41, tu mamy 4 miliardy, a oni twierdzą, że realny wolumen jest już powyżej Tethera, tak?
No i można powiedzieć, że USDC osiąga, osiąga cel. Messari mówią, że zobaczcie, 1,1 miliarda realnego wolumenu na sieci Ethereum. Co ciekawe, realny wolumen to jest 579 milionów. Nie wiem, skąd tutaj biorą oni ten wolumen, bo to jest 4 miliardy, tu jest 1, także ciężko powiedzieć, skąd się biorą, kompilują sobie datę, czyli USDC osiąga to, co chciał. I dlatego właśnie Tether chce opublikować, to o czym mówiłem wczoraj w newsach, chce opublikować swój audyt. Po drugi raz to samo otworzyłem. No i okazuje się, słuchajcie, że zarząd Twittera rekomenduje udziałowcom, aby głosować za przejęciem Twittera przez Muska za 44 miliardy dolarów. 54,20 za akcję, to da każdemu tam około 15 dolców zysku. I okazuje się, że złożyli wniosek, że zobaczcie, merger agreement is advisable, czyli że jest mądrą decyzją, aby tutaj Elon przejął sobie Twittera. No i zobaczymy teraz, czy Twitter zacznie się zmieniać. Elon dobrze zagrał, powiedział, nie dacie mi przejąć, to wam uwalę cenę akcji i wykupię z rynku. No i teraz słuchajcie, jaki temat. Czy w kolekcji bajców jest ukryte rasistowskie przesłanie? Film autorstwa youtubera Filipa Rusnaka tchnął nowe życie w pogłoski o myślim rasizłowskim przesłaniu kolekcji Bored Ape Yacht Club, tak? Twierdzi on, że Bates to jeden wielki żart prawicowy ekstremików, w którym wykorzystano wszelkiego rodzaju odniesienia z 4chana. Według Rusnaka popularne zdjęcia Bates są pełne rasistowskich karykatur ludzi czarnoskórych i Azjatów. Cóż można tutaj powiedzieć? Czyli co? Jak gdzieś, proszę bardzo, tu jakieś rzeczy, tak? Bored Ape Yacht Club. No, nałożył jedno na drugie i wyszło mu tak, czyli w sklep Rossmann ma w swojej nazwie SS-man, czyli sklep Rossmann jest faszystowski. Innymi słowy, cóż można by było jeszcze powiedzieć, jakieś inne, no, inne odnośnie, tego gówna nawet nie będę czytał. Wieloryby Solany przelały 25 milionów długu USDC z Solendu na Mango Markets. Ma to zredukować użycie USDC na platformie Solend i pozwolić użytkownikom wypłacać środki po raz kolejny. Czyli kolejny jakiś systemik tutaj się można powiedzieć boi się upadek i teraz użycie USDC spadło ze 100 do 98%, to znaczy, że użytkownicy mogą wypłacać. Ja nie znam tego Solendu i nie będę nawet wnikał. A słuchajcie, Tether uruchomi stablecoina powiązanego z brytyjskim fundem sterlingiem oczywiście, ma to być innowacja w UK, no i generalnie oczywiście tamten kraj bardzo mocno idzie, powiedział, że nie będzie banował portfeli prywatnych. I okazuje się, że Tether oficjalnie 22 czerwca ogłosił, że będzie stablecoin powiązany 1:1 z funtem. A prezydent Republiki Centralnej Afryki wypowiadał się na temat ruchliwości ceny Bitcoina i powiedział krótkie stwierdzenie: matematyka nie liczy się, jeśli chodzi o emocje ludzkie. I podsumował po prostu: kaje pump, tam będzie dump, a później lecimy do góry, nie? I to jest tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze newsy. Zostały mi 2 minutki, więc przeanalizuję rynek. Na początku wachlarz Satoshowa utracił moc jak zwykle. Wypchał wam nawet Bitcoina na 20, prawie 2000 dolarów. W środę zawsze wachlarz Satoshowa traci moc, więc dzisiaj są spadki. Jeśli to jest cała historia, tak, BLX-ów i tak dalej. Weźmy autoskalowanie. Jeśli chodzi o dominację Bitcoina, to spada nam dominacja Bitcoina, czyli powraca wiara w alty. Ethereum po 1080, XRP po 0,32. Nawet świnia chyba trochę urosła. Dogecoin wczoraj wystrzelił troszeczkę, Shiba wystrzeliła. Co tam jeszcze mamy? Zobaczmy, jak te super tokeny. Tutaj jest 75 centów, zobaczmy, jak Solana też tutaj. A jak Hexik też podskoczył, zobaczcie, 0,04. Jeśli chodzi o waluty, złotówka znowu zaczęła tracić na wartości. Do dolara, do euro z kolei niekoniecznie. Putin dalej rubla pompuje, zobaczcie, kolejne rekordy, a jeśli chodzi o Dixie, to dolar po chwilowej korekcie znowu zaczyna nam odbudowywać. Jeśli chodzi o kruszce, złoto właściwie idzie bokiem, srebro to samo, miedź spada, to jest dobry temat, dodatkowo jeszcze ropa naftowa zaczęła spadać, aż ludzie szukają, co się tam dzieje, i rynek tradycyjny Nasdaq trochę odbija.
Tutaj jest boczniak na TenchoFlixie, na Coinbase też jest boczniak, na Facebooku są spadki, proszę bardzo. Nvidia, tutaj ciężko powiedzieć, co się dzieje. Ceny kart graficznych spadają, Chińczycy wyprzedają. No i jeszcze zostało nam Twitter, 4,6891 i jeszcze oczywiście Tesla. Tesla 711,11. Tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek Setki Newsflash. Dzisiaj oczywiście newsów wieczornych nie ma, dzisiaj mam mecz koszykówki. Także zapraszam na czwartek, najbliższy newsletter w piątek, a w międzyczasie parę odcinków wleci. Myślę, że najbliższym odcinkiem, który zobaczycie, będzie test aplikacji mobilnej YieldUp. Pokazywałem już platformę przeglądarkową, teraz jest też wersja mobilna. A też nie ukrywam, że zamówiłem Ledgera Nano S tego Plus i będą kolejne testy portfeli sprzętowych plus parę odcinków około portfelowych. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!